Witam Państwa najserdeczniej. Dzisiejsze nasze spotkanie dotyczy problematyki interpretacyjnej, dokładnie norm prawnych wywodzonych przede wszystkim z treści przepisów prawa przez obywateli, czyli tak zwanego prawa odczytanego oraz oczywistego przeciwstawienia takiego empirycznego, bo takie w rzeczywistości wcale tak być nie musi, prawu jurysdykcyjnemu, czyli normom, które z tychże samych przepisów, często tak samo w sensie jakby powołanych jako podstawa prawna, są wywodzone, jest norm, które są wywodzone przez w postępowaniach jurysdykcyjnych przez władzę, zarówno wykonawczą, jak i sądowniczą. O tych zagadnieniach miałem okazję wielokrotnie mówić i to, co dzisiaj jest przedmiotem naszego spotkania, jest pokłosiem również pytań i sugestii, z którymi spotkałem się w związku z poprzednimi felietonami. Jaki wątek chciałbym dzisiaj poruszyć? Problem negocjacji, tak? Czy treść normy prawnej może być przedmiotem uzgodnienia między władzą wykonawczą albo sądowniczą a obywatelem? Najczęściej sprzeczy się, tak, zaprzecza się w ogóle takiej możliwości, żeby podatnik mógł negocjować treść normy prawnej, to znaczy jak rozumieć przepis prawa, chociaż zwłaszcza z sądem, że sąd jest niezawisły i on oczywiście może wysłuchać każdego, ale i tak ostatecznie to on zdecyduje, jaką treść normy prawnej przyjmuje za w danym postępowaniu za obowiązującą, ale tak naprawdę, no zwłaszcza odwołując się do treści, do doświadczenia zawodowego, które już nie chcę powiedzieć, ile 10 lat mam za sobą, wiem, że można, oczywiście w sensie faktycznym, przekonując sąd do treści normy prawnej, polemizując z normą, którą na przykład sformułował organ podatkowy lub na przykład sąd pierwszej instancji, można doprowadzić do pewnego kompromisu interpretacyjnego. Natomiast z organami władzy wykonawczej to oczywiście to jest nawet pewną codzienną praktyką, że przekonuje się władzę o tym, że należy dany przepis, należy inaczej rozumieć, biorąc i odwoływać się do potrzeby szacunku, to, że władza powinna, o czym nieraz miałem okazję mówić, szanować to, że obywatel w dobrej wierze sformułował normę prawną i dlaczego on ma być uznany za naruszającego prawo, skoro on działał w dobrej wierze, chciał tak normę prawną odczytać, zawsze w odczytaniu jest element wolitywny, bo chce odczytać i to, że kieruje się swoimi interesami, nie jest niczym piętnującym. Ja wiem, że czasami spotykamy pogląd, że obywatel kierując się swoimi interesami może wywieść normę prawną z treści przepisów, która jest sprzeczna z jakimś domniemanym celem owego przepisu, którego jakoby ktoś zna, wywodząc tę normę w swoim interesie uzyskuje korzyść, której nie powinien uzyskać. Przecież na tym całym rozumowaniu zbudowana jest konstrukcja nie tylko nadużycia prawa w prawie podatkowym, ale unikanie opodatkowania w ogóle, że to jest właśnie owo unikanie, jest w tym coś niewłaściwego. Zacznę od tego, że to, że obywatel kieruje się swoimi interesami, jest jego świętym, chronionym prawem, czyli on nie powinien być piętnowany za to w jakikolwiek sensie jurysdykcyjnym. To są co najwyżej oceny moralne, natomiast nie oceny prawne zachowań obywatela. Obywatel ma prawo kierować się
własnymi interesami i kierując się tymi interesami ma prawo odczytać treść normy prawnej, wywieźć ją z treści przepisu prawa, którą to treść poznaje. Tak, jest tu pod tym względem tak samo istotnym podmiotem jak władza, ponieważ przepis prawa jest adresowany prawa publicznego w takim samym zakresie, to jest właśnie ta druga teza, no, do obywatela, jak i do organów władzy i także do sądów. Ja wiem, że niektórzy nawet twierdzą, że to obywatel to w ogóle nie stosuje prawa, tylko stosują organy władzy wykonawczej oraz sądy, natomiast stosować można prawo, czyli normy prawne, a to, co robi obywatel, nie jest stosowaniem prawa, ale proszę mi wybaczyć, ale nie zgadzam się z tym poglądem, bo on jest poglądem dziwacznym. Wiemy, że 90%, jeśli nawet nie więcej, aktów stosowania prawa jest z udziałem wyłącznie podmiotów prawa podatkowego, takich jak podatnicy, płatnicy, inkasenci, inne podmioty, a nie organy podatkowe, ani sądy, ponieważ prawo stosujemy bezpośrednio i to obywatel stosuje prawo bezpośrednio. Stosując je bezpośrednio, nie ma innego wyjścia, musi je odczytać, prawda? Odczytując, a wywodzi je z przepisu prawa, i ma obowiązek, to jest ta fikcja powszechnej znajomości prawa, ale w zasadzie przepisów prawa, no bo co można znać, po to prawo jest, przepisy prawa są jawne, żeby można było je odczytać. Natomiast obywatel nie ma obowiązku znajomości zamiarów ustawodawcy, bo po pierwsze, no, nie ma takiego obowiązku. Z żadnego przepisu jakiejkolwiek rangi, a zwłaszcza najwyższej, nie wynika obowiązek znajomości zamiarów prawodawcy. Zresztą wiemy wszyscy, że te zamiary są bardzo często albo nieznane w ogóle obiektywnie, a to, co jest napisane w uzasadnieniach, nie jest często wiarygodne. Tak, bo to jest już polityka, taka sui sensu stricto, uzasadnienie jest aktem politycznym, gdzie siłą rzeczy język polityki ma swoje prawa, nie wszystkie zamiary trzeba, nawet sztuka rządzenia polega na tym, że nie wszystkie zamiary są jawne. Zamiar ten, który był u podstaw sformułowania określonego przepisu prawa, może po pierwsze być niewiarygodnie przekazywany, a po drugie ten zamiar z biegiem czasu ulega dezaktualizacji, tak jak ulega dezaktualizacji nawet zrozumienie przepisu. Wszyscy jesteśmy, lubimy deklarować przywiązanie do wykładni formalno-dogmatycznej, a przecież wiemy, że ona jest poddana tym samym procesom dezaktualizacji, co nasz język. Język jest dynamiczny, przepis jest statyczny, w związku z tym te same słowa mogą być niedługo w języku potocznym rozumiane zupełnie inaczej i tym samym z języka potocznego będziemy wywodzić, odczytując w tym języku treść przepisu prawa, będziemy z tego wywodzić inną normę prawną, ale to tylko tak na marginesie, żeby nie budować takich przekonań, które są ważne, które są metodologicznie istotne, o tym prymacie wykładni formalno-dogmatycznej nad innymi rodzajami wykładni, ale przecież są to, musimy wiedzieć, że to też jest zjawisko poddające się dynamice tego ewolucji języka jako takiego i zrozumienia, tej subiektywizacji zrozumienia treści słów, które używa ustawodawca. I po co był te wycieczki do tych szczegółów? No bardzo potrzebne, bo trzeba chyba postulować,
że zasada zaufania, ta nadrzędna zaufania do prawa, również ma taką treść, że przy heterodoksji pojmowania norm prawnych, czyli że wiemy, że z tych samych przepisów można wywieść co najmniej dwie konkurencyjne i wzajemnie sprzeczne normy prawne, a czasami ich nawet jest więcej, musimy przyjąć jednocześnie, że władza musi być otwarta na, po pierwsze, na dialog, czyli może to wymagałoby jakiegoś tam stanowczego uregulowania, ale dodam, że to, co się dzieje bardzo często w rzeczywistości tej procesowej albo takiej paraprocesowej lub w ogóle postępowań jurysdykcyjnych, czyli owe uzgadnianie, zgoda co do treści normy prawnej, czyli władza z obywatelem uzgadnia treść normy prawnej, mogłoby być, mieć jakąś tam zadzierzgnięcie normatywne, że gdzieś jakiś przepis lub też można powiedzieć, deklaratywna, jasno sformułowana aksjologia, taka, która byłaby również wyrażona przez władzę, zwłaszcza wykonawczą, bo o nią tu chodzi, byłaby jak podstawą albo takim, nazwijmy, potwierdzeniem zdolności do otwartości władzy, do uzgodnienia, do negocjowania treści normy prawnej, czyli zgody, pokój w prawie. To kiedyś, teraz to bardzo rzadko się do tej zasady odwołujemy, ale kiedyś ją bardzo silnie akcentowano, że prawo musi być, jego stosowanie musi być pod auspicjami eliminacji konfliktów, czyli ono ma służyć pokojowi, czyli prawo ma być interpretowane, przepisy prawa mają być interpretowane w ten sposób, aby poszukiwać kompromisu i zgody. Zgody nie tylko co do tego, co jest prawdą, a nieprawdą, czyli w zakresie ustalania tej prawdy materialnej w postępowaniu, ale zgody co do treści normy prawnej. I przecież tak nieraz było, my tylko udajemy, że to jest coś nowego. To, że pokój w prawie budowany jest na konsensusie co do jego treści, wydaje się rzeczą tak oczywistą, że może niepotrzebnie kruszymy kopię, ale przecież kopię wokół tego problemu, ale przecież ci, którzy na co dzień zajmują się prawem podatkowym, wiedzą, że przecież najczęściej bezprawie wywodzone jest z innego poglądu co do treści normy prawnej. Czyli mówiąc tak obrazowo, obywatel się nie wstrzelił w treść, czy nie odgadł przyszłej normy prawnej, którą wobec niego zastosowano, i jego zachowanie w świetle tej innej normy wywodzonej z tego samego przepisu jest bezprawiem, i on tego nie jest w stanie zrozumieć, bo skąd on mógł wiedzieć, nie jest przecież prorokiem i nie ma zdolności przewidywania, jaki to sposób normę prawną wywiedzie, z jakich to powodów i w jakiej treści wywiedzie władza, czytając zresztą ten sam przepis i poza tym bez jakiegokolwiek szacunku w stosunku do tego, co sądził obywatel. Ja myślę, że ten wątek z tego negocjacji prowadzonej w imię pokoju, w imię zawarcia takiej ugody co do treści normy prawnej, jest czymś bardzo ważnym i potrzebnym, tak, zwłaszcza w prawie podatkowym,
które charakteryzuje się tym, że to obywatel, podmiot prawa podatkowego, stosuje normę prawną, nie znając poglądów, które na temat tej normy kiedyś, no bo z siłą rzeczy zbyt często zmienia się przepis, które kiedyś sformułuje w postępowaniu jurysdykcyjnym władza wykonawcza, czy też władza sądownicza. I to jest pierwszy wątek dzisiejszego naszego spotkania. Taki konstruktywny, może trochę naiwny jak zawsze, ale dobra wiara i poszukiwanie kompromisu zakłada pewną odrobinę naiwności, bo chcemy wierzyć, że no, że władza działa w dobrej wierze, z czym czasami mamy kłopoty z potwierdzeniem tej naszej wiary, ale wiemy wtedy, kiedy ją piętnować za właśnie działania w złej wierze. To jest po pierwsze. Jest jeszcze drugi wątek, który chciałbym dzisiaj może zacząć, bo on jest na odrębną opowieść, a którego znaczenie praktyczne no, nie sposób przecenić. Chodzi o to, że my jako obywatele nie jesteśmy w stanie ogarnąć i zrozumieć błędy, które są błędy no, te obiektywne, które pojawiają się w treści przepisu prawa. Potem się dowiadujemy, że przepis był błędny, trzeba było go znowelizować, czyli często się zdarza, że obywatel, który musi ten przepis zrozumieć, akceptuje ten błąd, kierując się tą zasadą znaną od tysięcy już lat, dura lex sed lex, to może prawo twarde, ale takie, no, ale jednak prawo. Tu jednak mówimy o czymś znacznie bardziej skonkretyzowanym. Mówimy o błędzie. Prawie, które jest błędem. Przepisie prawa, bo to w ogóle najpierw zatrzymajmy się nad przepisem prawa, który jest błędny, którego się później władza przyznaje, poprawia go. Usuwa błędy, często nazywając to tam doprecyzowaniem, ale zmienia merytorycznie treść przepisu po to, aby usunąć ów błąd. I czy jest bezprawiem naruszenie normy prawnej wywodzonej z błędnego przepisu, który to przepis był, no bo oczywiście obowiązywał, ale następnie został faktycznie i oficjalnie uznany za błędny. To jest ten wątek, o którym kiedyś mieliśmy okazję mówić, o tym nie błędzie, tylko prawie działaniem, przepis prawa stanowiony w złej wierze, czyli niewiarygodny ustawodawca, prawodawca nie tworzy norm prawnych. Tu to jest pogląd dalej idący. Bo niewiarygodny prawodawca tworzący przepisy prawa w złej wierze, jest ułomnym prawotwórcą i ten ułomność tej normy wywodzonej z tego, wprost z tego ułomnego przepisu powoduje, że inaczej, albo przynajmniej łatwiej rozgrzeszyć tych, którzy do tego się nie stosują, czyli łatwiej jakby wybaczyć im bezprawność działania, ale ja mówię tu o błędzie, czymś znacznie węższym, a z drugiej strony dużo bardziej powszechnym. Prawo podatkowe i przepisy tego prawa roją się od absurdalnych, no to wręcz absurdalnych przepisów, które potem się tam prędzej czy później uzna za błędne i następnie się je uchyli lub znowelizuje. Więc jakby to do tego podejść tak praktycznie.
No, czy to, że ten, że ktoś, kto działa sprzecznie z przepisem, no, przepisem, znaczy normą wywodzoną z przepisu, który to przepis jest, jest błędny, w sensie merytorycznym, nie to, że nic niesprawiedliwy, on jest po prostu błędny, jest, jest znany od wieków, to nie jest, to jest to prawo fałszywe, które ten, który prawo, prawo którego, które jest obarczone taką, takim stygmatem zła wyrządzonego, bo to się wiąże z taką dość filozoficzną tezą o tym, że władza powinna być mądra, że władza ma obowiązek kierować się mądrością i ta mądrość, no to jest ta łacińska, no, znana paremia, że tam nikt nie może być mądrzejszy od ustaw pod warunkiem, że te ustawy są mądre, a my już się do przyzwyczailiśmy do tego, że te ustawy, że mądrych, że mamy niemądre ustawy, i, a zwłaszcza niemądre przepisy prawa podatkowego. No, cała opowieść, historia o tym absurdach związanych z JPK-ami, czy tam z tymi, z fakturami ustrukturyzowanymi, czy też z, nawet z podmiotowością w podatku, z odwrotnym obciążeniem w podatku od towarów i usług. No przecież wszystko to wiemy. To są wszystko, to jest część naszej najnowszej historii, a także współczesności. I jeżeli jest na to jakiś pomysł pozytywny, no to on chyba brzmi w ten sposób, że jeżeli władza ex post przyzna się do tego, że przepis był błędny, błędny i wymagał poprawienia, nawet w formie nawet nazwanego doprecyzowaniem, to do momentu usunięcia owego błędu z treści przepisu prawa, działanie sprzeczne z normą wywodzoną z niepoprawionego przepisu nie może być represjonowane, czyli co najmniej nie może być represjonowane, czyli nawet jak ktoś stwierdzi bezprawność, to powinno się odstąpić od represji, które z tego tytułu są przewidziane w przepisach prawa, czyli władza powinna stanąć po stronie mądrości, no bo represje są cechą, są wyłączną jurysdykcją władzy, to władza nakłada kary, czy stosuje przepisy, które są normami represyjnymi, i powinna odstąpić, jakby oddając, przyznając się do błędu, bo błąd obywatela jest wszechstronnie opisany i nazwany. Natomiast błąd władzy jest takim wstydliwym elementem naszej świadomości prawnej. I stąd też w jakimś sensie to się dzieje. Organy bardzo często wstrzymują się od działań o charakterze represyjnym wtedy, kiedy zauważają, że jakiś błędny przepis był przez pewien czas stosowany poprzez był tak stosowany, przepraszam, muszę to zacząć, powtórzyć. Teraz, tam trzeba ten kawałek usunąć. Rzecz jest już częścią naszej praktyki, takiej nieopisanej, ale znanej tym, którzy się są właśnie praktykami, że władza odstępuje od represjonowania zachowań bezprawnych w świetle norm wywodzonych z błędnych i przepisów, które później poprawiono właśnie dlatego, że one były błędne. I czyli w jakimś sensie to już jest. Ważne, żebyśmy starali się to nazwać. Jeszcze raz Państwu dziękuję za uwagę, za wszystkie sugestie dotyczące tematów. Zapewne nieraz jeszcze do tych zagadnień wrócimy, bo są żywe i prawdziwe i dotyczą każdego, milionów, każdego, praktycznie prawie każdego podatnika i każdego podmiotu stosującego
normy prawne wywodzone z bardzo głęboko ułomnych przepisów prawa podatkowego. Pozdrawiam, dziękuję, do widzenia.